Tak łącznie z tym, że wiesz, podejrzewam, że Jurek to się wkrótce ożeni. No, chyba czujesz, że Jurek się ożeni niedługo. Wszyscy wszystkich podejrzewali. Trochę to odeszło. Natomiast w tej chwili, matko jedyna, mam ochotę, no zaraz Państwo zobaczą, dlaczego mam ochotę odpowiadać, tak, tak jest. Dlaczego? Oto, ja to pierwszy raz zobaczyłem w leopoldyńskiej auli naszej. Taki był jakiś panel Śląskowi właśnie poświęcony. Zaproszono mnie do niego i młoda dziennikarka, co jakąś myśl skończyła, więc można powiedzieć taki akapit myślowy, pięciozdaniowy, musiała go skończyć takim tym przeciągłym. Tak? Tak? Co to jest? Pomyślałem. A potem zobaczyłem, że i ten, i tu mógłbym oczywiście nazwiskami operować. Ludzie, których bardzo wysoko lokuje, jeśli idzie o format intelektualny, kulturę języka. No, oszalała teraz Polska na punkcie tego, tak? A ja, kiedy jestem na jakimś takim forum publicznym, mam ochotę powiedzieć tak! Po prostu tak! Tak? Coś nieprawdopodobnego. Ile to jeszcze będzie trwało? Proszę Państwa, nie ma już w tej chwili w Polsce rzeczy, zjawisk. Przedsięwzięć trudnych, skomplikowanych, nieprostych, niełatwych. Wszystko jest w tej chwili w Polsce ciężkie. Moi magistranci mi przynoszą prace magisterskie, doktorskie ze zdaniami. To jest ciężki problem metodologiczny. No rzeczywiście, ciężki nie do udźwignięcia. Proszę Państwa, jest to rażący potocyzm. A poza tym przymiotnik ciężki i przysłówek ciężko obciążone są niezliczoną liczbą funkcji innych semantyczno-składniowych. Coś jest ciężkie, bo dużo waży. Jest ciężka choroba, prawda? Jak ciężko przewidzieć, ciężko powiedzieć. Jak tak jeszcze 5 lat temu rozmawiał dziennikarz ze sportowcem, no na ogół ten dziennikarz był no lepiej wykształcony, mówię wprost. To jeszcze w języku dziennikarza było, no to trudny przeciwnik, prawda? Trudny, trudno było, niełatwo dzisiaj się grało na takim grząskim boisku. Teraz są zgodni. I sportowiec, i dziennikarz. Ciężko się grał, tak? Ciężko przewidzieć wynik. Ciężko powiedzieć, jak to już będzie z Ukrainą. Ciężko powiedzieć. Jezus Maria. Bogdan Tomaszewski.